Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć, jestem Zorz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Fiskalem z PlayStation 4 Industries. Dzisiaj nietypowo, ponieważ dźwięk jest dogrywany później do serii Industries i bez zbędnego gadania dochodzimy do poprzedniego odcinka, który po prostu był zbyt długi i musiałem go podzielić na dwie części. Takie jak jakiś taki teleturniej, w którym niestety czas antenowy był zbyt krótki i trzeba było go podzielić na dwie części. Bez zbędnego gadania. Lecimy z odcinkiem. Dobrze, to teraz bez zbędnego gadania zróbmy to, co jest na to, co jest popyt. Więc proszę bardzo, wypełnij. No i postawmy sobie edukację. No i oczywiście te domy seniora i tak dalej. Więc tak, tu sobie postawmy CZD. Dom seniora byśmy postawili sobie tutaj naprzeciwko śmieci. I nie, te śmieci są tutaj tymczasowo, spokojnie. To nie jest tak, że ja się pastwię nad nimi. Nie. Dalej. Tu mamy jakąś, tak, klinikę. To można by sobie tutaj taką postawić nad wodą nawet, jakby ktoś tam utonął czy coś. Krematorium najchętniej bym postawił tutaj, ale nie mogę być aż taki zły. Więc postawimy jeden tu. W pośrodku sauna. Nie, sauna tutaj nie wejdzie. Gdzie one są? Tu są. Niestety sauna tutaj nie wejdzie już. Ale saunę to ja bym tutaj gdzieś montował. Na pewno. Tutaj. Dobra, to mamy zrobione. Czy szkołę średnią gdzieś tu chcemy montowywać? Chyba nie. Postawmy po prostu podstawówki. Jedna tu. No i na razie tutaj chyba to będzie tyle. Bo tutaj i tak nie ma jakiegoś strasznie wielkiego obłożenia. Ewentualnie mogę wstawić tutaj drugą podstawówkę. I tutaj na pewno chcę postawić gdzieś obok właśnie osób tych seniorów. Coś takiego jak bibliotekę. No ja wiem, że oni mogą na przykład tam chcieć pójść. Wiadomo, trzeba obok domu seniora postawić. A tak na serio to jeszcze straż pożarną trzeba byłoby tu gdzieś montować. I to najlepiej tą dużą, bo ta duża jest mniejsza. Tutaj ta policja jest mała, bo ona mi tu się zmieści. No ale wiadomo. Także tak, to wygląda całkiem nieźle. No i teraz musimy się zająć tą aleją. No to sobie musimy tutaj trochę jeszcze więcej tego gruntu wyciągnąć. Tutaj tego gruntu strasznie dużo w ogóle zrobiliśmy, tutaj zmieniliśmy. Tutaj zrobiłem taki tymczasowy podjazd, ten autostradowy, żeby oni nie marodzili, że nie mają wjazdów tutaj żadnych i tak dalej. Także dobrze. Tutaj aleja może jeszcze trochę się zwęży, bo tutaj już tego miejsca mi zaczął atakować. Więc jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać wszystko. To tak, po pierwsze i najważniejsze, musimy sobie to jakoś budować. Ale żeś powiedział, normalnie. Tak, tu mamy trolejbusy i się właśnie zastanawiam, czy ich tutaj sobie nie puścić trochę. Tutaj jeszcze. No może to by była jakaś inna atrakcja właśnie, żeby coś takiego tutaj montować. I możemy nawet przy tym pozostać, pomyślę. No tak, po pierwsze, łącz mi tutaj odcinkowe. Nie, jeszcze dalej. Dobra. No i linia z trolejbusami to jest to. No i właśnie się zastanawiam, bo tutaj jest dobrze, o dobra odległość, ale dalej już jest tak, no nie najlepiej, bym powiedział, że mało. W tej przestrzeni, bo naprawdę te lotnisko się tu nie zmieści. A ono tu miało być, bo ono jest tutaj potrzebne niestety. Niestety oczywiście. Dobra. Nie chcę mi się tego podmierzać, ale ewidentnie muszę. To nie było dobre odmierzenie. To jeszcze raz. A nie, czekaj, tu będzie podłączenie, przecież będzie wjazd do tunelu. To nie, to możemy sobie zrobić po prostu tutaj drogę prosto. Tak, bo te trolejbusy tu gdzieś jeszcze muszą zawrócić, więc proszę bardzo. To tu. To tutaj wjeżdżę do tunelu i podłączmy ten tunel. Tak, tak. I tak. Dobra.
No i teraz się zastanówmy, jak je tutaj zrobić, żeby one tutaj jechały. Można je oczywiście wpuścić tutaj, jako węzeł przesiadkowy z tramwajami. Chyba z tego skorzystamy. Tylko najpierw zróbmy tą dzielnicę, żebym tutaj już nie musiał się martwić, jak ja to później tutaj zmieszczę. Aha. Tylko, że tu granica tam wchodzi. No może w ten sposób by się udało nawet. Kto tam wie. Dobra. Cyk, cyk. No chyba się zmieści. Będzie to bardzo mała dzielnica, ale to właśnie o to chodziło, bo to miała być głównie pętla tramwajowa, tutaj końcowa. Więc cyk. I cofnijmy jeszcze troszeczkę. Coś mi się tutaj nie chce to wciągnąć. Dobra, to tutaj sobie zrobimy taki kawałek prostej drogi. W sensie tutaj nie ukrywam, od razu chcę jak najszybciej zrobić tam pętlę, bo jeżeli by się udało, to byśmy tutaj wstawili. Chyba od razu zrobimy tam pętlę, dobra. I teraz musimy jakoś tutaj zrobić to krok po kroku. Dobra. I tutaj sobie to podłączymy. A, dajcie mi chwilę. No i wracając, tutaj wygórzamy sobie resztę i już chciałbym skończyć za chwilę ten odcinek, więc zróbmy proste kroki tutaj, żeby do tego właśnie się zbliżyć. Więc tak, po pierwsze skończmy tutaj tą aleję, no i zaraz zaczniemy po prostu robić ostatnią tutaj tą fazę. Tak, to oczywiście trzeba wszystko obniżyć niestety, więc więcej gruntu, więcej. Widać kolorki od pojazdów pod ziemią, tego nie widziałem. No i tutaj jest cały czas Armagedon statkowy, ewidentnie. Jak widzicie, tutaj przybudowałem cały ten węzeł. W jednym prostym przyczynie będzie mniej się kotkować pociągi metra. Bo teraz są tutaj jeszcze jest jedno wolne miejsce na jeden pociąg metra ewentualnie. Bo stąd działam dwie linie, stąd jechała jedna. No i teraz tutaj po prostu każdy pociąg ma właściwie swój peron. No i ewidentnie na pewno będzie lepiej to funkcjonować, tak mi się przynajmniej wydaje. Jakie jest w praktyce, to zobaczymy w przyszłości. Więc proszę bardzo, obydwa całkiem ładnie to przypomina. Tramwaj został przesunięty i tak, ten dworzec jest podłączony, w sensie ta stacja metra. I to dosyć ciekawie, więc nie jest to źle. Tutaj jak widzicie też ten tramwaj, one tutaj jeżdżają, tu zakręcają, to jest nasza dzielnica ta mała, z drzewkami. I tu jest jeszcze jedna stacja metra, żeby podłączyć to jakoś z tą częścią. Tutaj nie ma żadnych wiaduktów i tak dalej, no bo jest pas startowy. I stąd tutaj ten ruch jest ogromny, ale to pewnie głównie dlatego, że tutaj ta rozstawa jest zamknięta. I teraz puszczamy sobie tutaj tą drogę. No i właśnie lecimy tutaj z tą częścią. To tak, pomijając to, że to tak będzie musiała ta droga odjechać, tak mi się wydaje. To jest nieźle. Sobie na razie zróbmy na liniach pomocniczych, bo wiemy, co tu trzeba zrobić. Okej, dobra. To tak, to jest pierwsze. Później ta droga, którą właśnie musimy podłączyć, to jest najważniejsze. I ewidentnie jest ona zbyt ostra. W sensie, nasze trolejbusy zbyt ostro skręcają. Czekajcie. To jeszcze raz. W ogóle multum linii do pomocniczy. Chyba to może inaczej zrobimy. W takim wypadku. Może w ten sposób. No nie, i tak jest zbyt ostro. No bo jak zrobię... O tak, to już jest za dużo. A w ten sposób? A w ten niby to skręca, ale i tak jest przy dużo. To spróbujmy w takim razie o ten jeden
jeden kolejny fragment. Ale mnie się wydaje na czystą logikę, że to już jest przesadzone. Jednak nie. Jednak nie. No dobrze. Nie zmienia to faktu, że tak, tutaj ta główna aleja, ta droga, ona tutaj zmieni swoją postać. Nie wiem, czy jest sens ją tutaj utrzymywać. I wydaje się, sądzę, że raczej na pewno nie. W sumie teraz zapomniałem, że to jest jeszcze pociąg od drugiej strony tutaj jedzie. Na pewno funkcją komunikacyjną. Zwłaszcza teraz, jak mam tam jeszcze jakieś niezłe branie na statki pasażerskie, więc jakoś to będzie tutaj trzeba montować. To tak, tutaj sobie to tu. No więc co, by było prościej. Zrozumiałem to tak. Tutaj drobny wyjazd. I stąd podłączymy, dobra. Okej. Teraz tak, tą drogę można w teorii wyburzyć. To na pewno tam ci mieszkańcy gdzieście byli ucieszeni z tego powodu. I zanim ja tutaj dam, żeby nasi mieszkańcy się budowali, to musimy się zastanowić, jak ten pociąg będzie jechać. To tak, ja proponowałbym, bo tu byłby idealna miejscówka na zmieszczenie tego, ale ewidentnie nie chce się zmieścić. W takim wypadku przeniesiemy sobie tą szkołę. Bo ona tutaj ma dobrą lokalizację, no ale no cóż. Niestety nie może tutaj być. Tutaj. Na razie chwilowo. I postawmy sobie naszą stację tutaj pasażerską od tej strony. Oni będą przeszczęśliwi, a ja również. Znaczy, nie wiem, czy będą aż tak bardzo przeszczęśliwi, ale wiadomo. Drogi takie nie mogą się przecinać. To już jest mniej dobra nowina. No i ostatnią stację tej kolejki byśmy... Wiecie co, to... Chyba to jednak tutaj ten zakład opieki nad seniorami nie pasuje. Natomiast zbyt dużo nowych budynków, co byśmy mogli montować. I właśnie jednym z nich jest to. No i tutaj sobie montujemy to. Tylko tak, mamy ten tramwaj do tej drogi. Albo równolegle z nią puścić jakoś. No chyba równolegle to będzie. Bo tutaj korki by się zaczęły robić pewnie. Gdybyśmy puścili wszystko na tej jednej. Chociaż wydaje mi się, że może aż tak źle nie będzie. Chyba. Już nie chcę mi się tutaj kombinować, żeby nie było też przekombinowane. A wiemy, że jest. To tak, tutaj były dwa przystanki tramwajowe, to je trzeba wywalić stąd. Tutaj to też. I tutaj cyk, cyk. Cyk, cyk. Dobra. I to podłączymy i tutaj byśmy sobie zrobili właśnie tak, jak się tutaj zakręcało. Sobie coś takiego. Ale żeby nie było... Nie, wiecie co, jednak zrobimy tutaj ten tor osobny, bo to będzie lepiej funkcjonowało. Wiecie, tutaj sobie zrobimy zakręt już, ale ogólnie... O, dobra. Słuchajcie, no to dobra, tramwaje. Nie wiem, oczywiście to jest taki glitch, ale to jest wiadome. W takich sytuacjach to nawet nie będę mówić, że coś się zepsuło, bo tutaj nie ma szans, żeby... To musiałby być specjalny algorytm, który by usuwał pojazdy w momencie wyburzenia ich drogi, a to już są zaawansowane tutaj algorytmy i nie chcę, żeby mi tutaj aż tak City pracował nad rzeczami, które są... To jest mało istotne. No i najlepiej w tą stronę trzeba pociągnąć. I później w tą stronę. I widzimy, że trzeba jeszcze tutaj postawić drogę. I proszę bardzo. Mamy tutaj ten nasz tramwaj. Zróbmy sobie tu przystanek, zróbmy tu przystanek. I tutaj, i tutaj. Te w teorii są dosyć blisko siebie, no ale... No ale dobra, nie będzie ich tutaj, będą tutaj. I to powinno na spokojnie tutaj to odroczyć ten problem. Dobra, no i teraz wystarczyłoby wmontować tutaj tą stację kolejową. Jak pociągi tu będą wjeżdżać, nie pytajcie mnie jeszcze, zastanawiam się nad tym cały czas. Więc najprawdopodobniej tutaj sobie zrobimy zjazd do tunelu. I to jest najprawdopodobniejsze i nawet będzie faktyczne. A to, że aktualnie teraz mi nie pozwoli, to zignorujcie to właśnie. Dobra, była zielona przez chwilę.
Dziwne. Pozwala postawić się tak, żeby nie działało, ale... Okej, okay, a tutaj to już przesadziliśmy. Nie. To jest w tą stronę nie chcę wejść, ewidentnie. Jeszcze możemy spróbować tutaj tak trochę lekko odgiąć to. Zrzędzić, że nie chcę. A teraz? Jest, dobra. No, widzicie, nawet nie musiałem kręcić tutaj większą... Bo jest jeszcze jeden patent, jak to naprawić, ale na szczęście nie trzeba było. Dobra. Tutaj byśmy zrobili coś tak, bo tu będzie przejście dla pieszych. To jest, już możemy sobie je wręcz tutaj nawet zrobić. O, tutaj. I do tego przejścia dla pieszych chcę, żeby ten nasz tunel kolejowy, o właśnie ten, zniknął. Chcę, żeby był wjazd do tunelu, słuchajcie. O, no i jakbym chciał go jednak jak najdłuższego. No i to chyba jest najdłuższa opcja, ale nie wejdzie nam. Taka wejdzie? Dobra. Nie jest aż tak źle. Pytanie, czy gdybyśmy zrobili go o jedną kratkę właśnie tutaj tą dłużej, postawili jeszcze raz tutaj tam nogę, to chyba nam wejdzie. A tu tutaj nawet dłuższy wejdzie, no bo. W takim razie nie pozostaje nam nic innego jak wstawić dłuższy. Dobra. No i to jest najdłuższa opcja. I ewidentnie nie chce nam wejść tak, jakbym chciał idealnie. Więc trzeba go przesunąć jeszcze o jedną taką kratkę dalej. Czyli tak. I w ten sposób, dobra. I tutaj wygląda. Tylko, że tutaj jeszcze nie trzeba podłączyć tą część, a to zrobimy na zasadzie wiaduktu. Bo tutaj robienie przejść dla pieszych, to przejazd do kolejowych, w sensie. Przejść dla pieszych dla samochodów, no to byłoby to najmniej mało sensowne. A tak od razu będzie to jedno w drugim. Tak samo tunelów tutaj już nie chcę robić, bo mimo wszystko ja też chcę popatrzeć sobie na te pociągi jak jadą. A tak to byśmy już sobie właśnie tej możliwości nie mieli. To tak, tutaj dotąd. I tutaj się to podłączy, przepraszam. Także tak, tu są nawet dwie linie kolejowe. No to podłączmy je obydwie. No tak, jedna, proszę bardzo. Ze stacjami tu i tu. I tu. I tu druga. Fajnie byłoby zrobić, żeby ona była w drugą stronę wjeżdżała, ale... Coś tam na drugi peron. Dobra, zrobię to i lecimy. Także tak to wygląda. Mamy tutaj już podłączone stacje. Zobaczymy, czy też będzie z niej korzystać. I ewidentnie już ktoś chce z niej korzystać. To też mile widziana informacja, iż świeżo po postawieniu są chętni do korzystania. No i tak, tutaj trzeba było to trochę jeszcze zmodernizować, żeby to się podłączyło. A mianowicie, o, jakby coś też może wam od tej strony wchodzić. Dobra, no to tak, tutaj się już to buduje wszystko, właściwie jesteśmy na etapie finiszowym. Wow. Ale przyleciał ten samolot tutaj. No i tutaj sobie zakończymy to w prosty sposób, cyk, cyk, cyk. No i właściwie wszystko się już buduje, wszystko ładnie, pięknie. I my sobie zróbmy ten zjazd autostradowy i kończymy ten materiał, bo i tak on nie wyjdzie dłuższy. Dlatego, że zacząłem się bawić. No tak, innego słowa tutaj nie mam na to. No i dobra, teraz zróbmy tutaj jakiś łagodny zjaździk, bym chciał. Okej, okay, dobra. No później to jeszcze tutaj dopracujemy, ale to będzie póki co taki łagodny wystarczy w 100%. Cyk, cyk. No i tu byśmy sobie zrobili, no może w ten sposób.
teraz ten drugi. No i tak, tutaj wiem, że właśnie jest ten słupek. To jest problematyczne z tymi, ale spróbujemy go ominąć. Dobra. Ale może go ominiemy w dokładnie lepszy sposób. A mianowicie... O, jest to. Tak, trzeba czasami tam pokombinować, ale w końcu się włącza ten niesamowity flip. Taki. Nie, czy gdzieś mi się tutaj zaświeci na niebiesko? Nie. Trudno. No to w takim wypadku to szkoda. Szkoda mojego zachodu. I my sobie tu zrobimy coś takiego. Cyk, cyk, cyk. I stąd już jedziemy linią prostą na coś. Tak, tutaj trochę tam nie wyszło. Nasze wyrównanie terenu. O, ale już jest dobrze. I teraz powinniśmy coś tak. Wyburzymy to i teraz już powinno spokojnie to zejść. Dobra, tutaj, tutaj. I teraz zmienimy kierunki tej drogi. Tak, żebyśmy mieli tutaj właśnie już ten zjazd. No i w teorii teraz wszystko już tutaj funkcjonuje. Wyciszymy sobie to oczywiście. W sensie nie w ten sposób. Chodziło mnie to, żeby o, coś takiego zrobić. Bo to będzie blisko tych zabudowań. No ale poza tym to już wiemy. Właściwie nic nie trzeba robić. Także tak. No i pójdźmy sobie tego trolejbusa, żeby nie było, że zrobiliśmy to wszystko, ale łącznie go nie włączyliśmy. Suma suma. Więc proszę bardzo, gdzie jest ten nasz trolejbus? W sensie to linia. O, dobra. I skąd my go możemy puścić? Ewidentnie go puścimy tutaj tą drugą stroną. Ale widzę tutaj potencjał, aby go gdzieś stąd puścić. I może po prostu, żeby on zakręcał sobie na tej dzielnicy. Dobra. W takim razie robimy to. No i jakby to zrobić? A to też jakiś fioletowy trolejbus tu niby zawraca, czy jak? Nie, on ma jeden ekstra przystanek gdzieś musi mieć. Dlatego robi takie kółko. No. Fioletowy trolejbus się zepsuł. Albo on tak dobrze działa, no nie wiem, zaraz zobaczymy. No i co, jeden powinien być gdzieś tu. Tak, bo żaden nie może być na tym samym przystanku co inny. Bo tam jest już wiadukt, dobra. A nie, no jest dobrze na niego. No dobra, to nie wiem. Jakieś dwa ekstra przystanki musiałem wymyśleć. Tak czy siak, puśćmy tego trolejbusa, zanim się znowu rozmyślę. No tak, po pierwsze daj tutaj przystanek. No i w tych samych miejscach, co jest ogólnie ten. Ale później się po prostu rozjadą w dwie różne strony. Więc przy okazji tutaj wspomoże trochę jeszcze tą linię. Dobra, tutaj. Tu wjeżdżamy w tunel, tu wyjeżdżamy. No i tak, ty jedziesz sobie w tą stronę. To już tamtą stronę pojedziesz sobie w ten taki ciekawy sposób. No i dajmy sobie, że tutaj o, też po co pojedziesz. Tutaj sądzę, że to jest najbliższy dobry przystanek. Tutaj będzie kolejny. I przy skrzyżowaniach głównie, jeżeli można, to tam byśmy je wmontowywali, te przystanki. Tutaj, tutaj oczywiście pod dworcem. Tutaj już zakręcisz sobie. O. I tutaj. Też tu się zastanawiam, czy nie lepiej byłoby postawić pod tym. Więc to może lepiej byłoby. Nie. Czemu nie? Dobra. Dojeżdżamy do tego przejazdu. Tu przejedziemy sobie prosto. Tu sobie też dalej przejedziemy. Tutaj, tu skręcimy. Żeby po prostu też ta część miała jakby coś komunikacji, o to tu chodzi. Taki jest cel tego mojego działania aktualnego. Dobra, tutaj wyjedziesz. Tutaj się schowasz. I znowu wjeżdżamy. Długa ta linia trolejbusowa w końcu wyjdzie. A jest jedna tylko zajezdnia trolejbusów na całe miasto. No proszę bardzo. No a stąd. Stąd jedziesz dalej tu. Mhm. Tutaj się zatrzymasz na tym przystanku, tak? Bo tutaj jest trochę inna trasa. Tutaj wyjedziesz pod ten dworzec. Tutaj jeszcze coś jest ekstra. I tutaj się zakończysz ładnie. Także tak to wygląda. No sądzę, że co najmniej ciekawa linia. Jeszcze taka dłuższa.
jeszcze czegoś takiego tutaj nie mieliśmy ekstra. No ma, ekstra. Skończmy moje tutaj właśnie ekstra i przejdźmy do ostatniej fazy, czyli oglądania, jak nam się tutaj pięknie nasze miasto nie rozbudowuje. Już bez zbędnego przedłużania właśnie chcę zwykły tutaj ostatni pas, właśnie nasi mieszkańcy będą się budować, czyli tu, no i tutaj dotąd na pewno jeszcze. Tam dalej to zobaczymy, jak to pójdzie. No i zobaczmy, czy ktoś korzysta z tego. Tak pomijając fakt, że tutaj nie ma dojścia z drugiej strony, to już nieźle idzie. No i tak, wy macie po jednym odcinku na jeden tydzień. Niestety, ale sądzę, że nie powinno i tak być jakoś strasznie. No i tutaj jest to. Tutaj z tej stacji mało osób korzysta. Głównie do tej po prostu wszyscy idą. No cóż. No cóż, takie życie. A tutaj wszystkie są 100%. 100, 100, 100. 94? Nawet z tymi moimi zygzakami. Nie, to już jest skandal. W takim razie musimy zrobić więcej zygzaków. Bo to musi być w 100% połowowe. I nawet nie przyjmuję opcji, żeby tutaj to nie było 100%. Tuńczyk to jeszcze zrozumiem. Ale to? To nie. Dobra. Tu i tu. A teraz to już na pewno wyjdzie do 100%. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek macie prawo. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. No i co dużo nie mówić. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. A przecież na koniec sobie zerknijmy jedną ważną rzecz. A mianowicie to. Okej, jest tu duży. Jest tu naprawdę duży. Wiecie co? My tu montujemy pod taki zjazd. No na 4 tu się... O, zmieści się nawet na 4. To nawet taki dajmy. Bo jestem przekonany, że to po prostu jest duży rozjazd. I teraz będą mogli sobie wybrać dokładnie, który pas będą chcieli. I to chyba będzie lepsze. Dobra. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!